Szczęść Boże, pokój i dobro. Witajcie we franciszkańskim nietypowym słowie. Jak każdy dzień poza piątkiem, moja droga z klasztoru prowadzi do przedszkola. Dzisiaj między innymi do przedszkola numer 17, gdzie dyrektorką jest pani Anita, z którą dzisiaj się zobaczymy. Czy w ogóle, słuchajcie, religia w przedszkolu, w szkole ma sens? Spróbujemy na to dzisiaj odpowiedzieć w kolejnym nietypowym słowie. Tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznaliście. Jedziemy dosłownie. Jeszcze raz już witam was serdecznie w innej scenerii zupełnie. Razem ze mną, o! Ja dzisiaj będę małpą, bo słuchajcie, Tytus to małpa, nie? Z komiksu Babcia Chmiela. Ja spróbuję wejść tutaj, a pani dyrektor weszła na górę. Pani dyrektor, jak to jest z tą religią? Czy religia jest potrzebna w przedszkolu, czy nie bardzo? Dzień dobry, witam serdecznie. Oczywiście jest potrzebna, ale to rodzice decydują, czy ich dzieci będą uczęszczały na takie zajęcia. W mojej ocenie w naszym przedszkolu religia jest naprawdę... W przedszkole numer 17, pamiętajcie, tak, jedno z najlepszych przedszkoli w Rybniku. Jest prowadzona w bardzo ciekawy sposób. Dzieci, nasze przedszkolaki cieszą się już na poniedziałek. Ja nie kazałem tego mówić. Kiedy ojciec Tytus nas odwiedza... Ta religia jest prowadzona podczas takiej swobodnej zabawy, w naturalnym środowisku dla dzieci i naprawdę warto swojego... Słyszymy, pani dyrektor, czasami taką opinię, że religia w ogóle w szkole jest niepotrzebna, w przedszkolu tym bardziej jest niepotrzebna, no ale przecież chyba wiemy oboje, że wiary nie nauczymy się w przedszkolu. Gdzie takim pierwszym środowiskiem w zasadzie jest to, że to przekazywanie wiary? Na pewno rodzina. Przedszkole, no i taka wzajemna współpraca tutaj, prawda? Dokładnie, zobaczcie, to nie chodzi o to, dzisiaj Pan Jezus mówi do swoich uczniów, już to było, Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznaliście, nasze życie jest w ogóle takim ciągłym poznawaniem, stawaniem się dzieckiem, nie? Tytus, znaczy dziki gołąb, a Tytus od Babcia Chmiela to małpa, więc ja dzisiaj jestem taką troszeczkę małpą. Jakie wskazówki pani dyrektor by powiedziała, w ogóle takie wychowawcze, pedagogiczne, jako doświadczony pedagog, w ogóle dzisiaj w wychowaniu dzieci, czy młodzieży, czy dorosłych? No warto przede wszystkim dziecku poświęcić swój wolny czas, spędzać z nim, rozmawiać, spędzić też czas na wspólną zabawę. I ten czas, który nawet z dojrzewającymi, Na pewno. Zobaczcie, rodzice, dorośli, młodzież, jeśli nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. To jest no, coś pięknego. No, mamy nadzieję, że powoli wychodzimy z tych różnych obostrzeń. W przedszkolu też już powoli widać wiosnę, tak. Że zaraz jeszcze wam coś pokażemy, że my dorośli też potrafimy się bawić. Tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznaliście, więc zapraszam was na kolejne ujęcie po pauzie, na pewne doświadczenie. Ojcze! No i zobaczcie, moi drodzy, słuchajcie, no, drodzy rodzice, co trzeba zrobić według pani dyrektor i mojego jakiegoś skromnego zdania ze swoimi dziećmi? No, tak jak powiedziałam, poświęcić chyba czas, nie? Poświęcić czas na wspólną powygłupiać zabawę, się z nimi. Powygłupiać się, dokładnie, i w ten sposób, słuchajcie, też poznajemy Pana Boga. Bo Pana Boga rzeczywiście poznajemy na mszy świętej, na religii, ale coś, co jest najcenniejszego według pani dyrektor, to co? Czego nie da się kupić? To chyba czas. Czas. Czas przede wszystkim. Poświęćmy sobie czas wzajemnie, tak jak Pan Jezus nam poświęca. Poświęćmy sobie czas o godzinie 20 na koronce do Bożego Miłosierdzia, 20:30 różaniec, a my już idziemy do dalszych obowiązków. Z Bogiem błogosławię wam w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Jeszcze nie kasujemy. Po prostu jedziemy. Czasami trzeba zrobić jakąś niespodziankę, nawet pani dyrektor.